Yo, siemano, z tej strony Max i dzisiaj wam pokażę, jak stworzyć teamsy, czyli po prostu role w Roblox Studio. Bez względnego pierdzielenia, zaczynamy. Tak jak mówiłem, dzisiaj tworzymy teamsy. Teamsy to są, tak jak mówiłem, też role, na przykład administrację możemy stworzyć, ale my zajmiemy się bardziej dzisiaj roleplayem. Więc nazwijmy sobie na przykład prezydent. I teraz jak chcemy jakiś kolor, to klikamy team color, następnie żółty i następnie dodajemy kolejne teamy. Na przykład KMP Warszawa, czyli Komenda Miejska Policji w Warszawie. Kolor Navy Blue. Dodamy jeszcze parę teamsów. Sorry za kaszel, widzowie, ale jestem chory na antybiotyku. Na przykład Ochotnicza Straż Pożarna Warszawa, kolor, kurde, Really Red. Dodamy jeszcze pogotowie ratunkowe, czyli PR Warszawa. Kolor może być może taki Alder i ostatnia rola obywatel. Kurde, obywatel i kolor damy sobie lime green. I teraz, żeby udowodnić wam, że to działa, dodam jeszcze head admin, czyli komendy. To można wydupczyć poza mapę, ale gdzieś tam. I klikamy play. Teraz wam pokażę wszystko, jak działa. Oj, i w prawym górnym rogu ekranu macie teamy. Na przykład jak chcę być prezydentem, to wpisuję. To muszę wpisać to, co jest pod dwukropkiem, czyli dwukropek bez shifta. Team. Mi albo wybrany nick osoby, której chcecie zmienić. Team. I KMP Warszawa. Oj, coś nie działa. Ale wam to powinno zadziałać. Jeżeli macie już skonfigurowane wszystko, tak jak ja. Ja jestem prezydentem, bo nie ustawiałem nic, ale tak jest zawsze. Najwyższa rola na górze po prostu to jest, no, jest dla graczy. Nie wiadomo czemu. To do zobaczenia.